Trzeci w gminie klub seniora oficjalnie otwarty. Stare Siołkowice zyskały nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb osób starszych. Budynek dostosowaliśmy do potrzeb właśnie seniorów. Jest w pełni wyposażony. Są nowe sanitariaty, są sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, jest wygodna szatnia, jest pełno wyposażona nowa kuchnia i jest sala spotkań. Będą się tu odbywać spotkania, warsztaty i zajęcia ruchowe dla seniorów. Sami zainteresowani nie kryją radości. Znamy to miejsce już wcześniej, ale wrażenia niesamowite są. Będę miała zajęcie cały tydzień. Bez porównania oczywiście, jak było kiedyś, jak teraz jest. Czyli chętnie będziecie chodzić? Oczywiście. Trzeba wyjść między ludzi. Nie siedzieć w domu, nie zamknąć się, tylko wejść między ludzi. Te osoby się spotykają, mamy zajęcia kulturalne z fizjoterapeutą, z psychologiem, różni specjaliści przyjeżdżają policjanci, również uświadamiają seniorów, także jest to bardzo przydatne i dla naszych seniorów, no i dla społeczeństwa. Na Górnej Kondygnacji zorganizowano przestrzeń dla sołectwa i lokalnych organizacji. Tak piękny budynek, tak pięknie wyposażony, pięknie po remoncie, że no radość wielka dla sołectwa, to jest bogactwo w sołectwie kolejne. Kluby seniora dają wiele korzyści. Nie każda z tych osób ma wnuki na miejscu tutaj. Nie każda z tych osób też, jak to powiedzieć, ma kogoś bliskiego w domu, a tutaj to jest takie istotne, żeby po prostu przebywać, być, no i cieszyć się tym życiem. Aktywnym jeszcze takim życiem. Do klubu w ramach projektu uczęszczać będzie 15 osób. Chętnych jest o wiele więcej, co wróży dobrą przyszłość temu miejscu.